STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Jest z nami trener gospodarzy, pan Marcin Brosz, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Tak, miałem tą przyjemność przez cały tydzień oglądać tak od środka, gdyby za kulis to, co się działo, przygotowanie tego nie tylko spotkania, ale wszystkiego wokół, co się działo. Naprawdę tutaj no, wielkie słowa uznania, bo my na końcu widzimy sam mecz, natomiast tutaj przez tydzień ta praca, no, efekty zresztą widzieliśmy na koniec i tu wielkie słowa uznania, bo to, co ja się bardzo cieszę, piłka ma łączyć, piłka ma wywoływać pozytywne emocje i to dzisiaj mieliśmy okazję obserwować wokół boiska, na boisku. No a same spotkanie, na pewno cieszymy się, że graliśmy z tak silnym zespołem, który od wielu, wielu lat gra w eliminacjach Ligi Europy i to takim gra na bardzo, bardzo dobrze, można powiedzieć. Jeszcze w pamięci mam ich ostatnie spotkanie między innymi z Evertonem, więc zresztą to było widać, tą jakość piłkarską na boisku. Ja natomiast chciałbym bardzo pochwalić mój młody zespół. Jak widzieliście Państwo, wielu dzisiaj debiutantów, wielu wychowanków. Moglibyśmy tak wymieniać po kolei. Pokazaliśmy dzisiaj naszej publiczności chłopców, którzy przy boku tych zawodników bardziej doświadczonych się rozwijają i w niedalekiej przyszłości chcą stanowić o sile zabrzeńskiego Górnika. Na pewno nie chciałbym indywidualnie wyróżniać, no ale cieszy to, ale też ten mecz na koniec nam pokazał, że naprawdę na tle tak silnego przeciwnika dużo jeszcze pracy jest przed nami, ale też po to są takie spotkania, żeby uczyć się na własnej skórze. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pan przewodniczący, panie trenerze, chciałbym zapytać o stan zdrowia Damiana Kundziora, który wrócił. Mamy nadzieję, że Damian, ale nie tylko Damian, ale i Szymon Żurkowski i Maciek Ambrosiewicz wrócą do pełnych obciążeń we wtorek. Czy tak się okaże? Tak jak mówię, mamy nadzieję, natomiast nie ukrywam, że bardzo liczymy na to, bo nadchodzące tygodnie, dwa szczególnie są dla nas bardzo ważne i potrzebujemy zdrowych zawodników i żeby zwiększyć rywalizację w zespole. Znaczy właśnie no ze względu na to, że ta sytuacja kadrowa Górnika jest taka, jest mały szpital, no to ten mecz był dużą szansą dla tych młodych zawodników. Szpitalu nie ma, powiem inaczej. Sytuacja jest taka, bo damy bardzo dużo zawodników do reprezentacji i z tego się ogromnie cieszymy. Tu proszę zobaczyć, wczoraj, dzisiaj to święto, wczoraj Rafał zagrał tak, że było to dla niego wyróżnienie, ale i dla nas. Tak jak pan powiedział, szkoda, że Kondzi nie mógł zagrać, bo myślę, że po meczu w Koronie widać, że wskoczył na bardzo wysokie obroty. Czekamy na mecz wtorkowy z Litwą, bo liczymy na to, że paru naszych zawodników wystąpi w pierwszym składzie, więc cieszymy się niezmiernie, że nasi zawodnicy stanowią o sile tych podstawowych zespołów naszej reprezentacji. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.